strzela z niej! Więc mówię mu, Bernie, jeżeli jeszcze raz strzelisz z tej gumy, a on znów zrobił pop! Więc zdjęłam strzelby ze ściany i oddałam dwa ostrzegawcze strzały. W jego głowę! Na moim miejscu! Zamieszkaliśmy pod wspólnym dachem. Robiłam kolację, a potem drinka. Byliśmy szczęśliwi, aż nagle odkryłam prawdę. Nie tylko był żonaty, ale och, to okropne! Miał 6 lat! No więc tego wieczoru, gdy przyszedł do domu, zrobiłam mu drinka. Wiecie, nie wszyscy faceci potrafią pić arzenik. No więc stoję sobie w kuchni i kroję kurczaka na kolację i nie przeszkadzam absolutnie nikomu. A tu nagle wpada mój mąż i robi mi szaloną scenę zazdrości spałaś z mleczarzem. Jako obłąkany spałaś z mleczarzem! A potem wpadł na mój nóż. Wpadł na mój nóż 10 razy. Na moim miejscu idę o zakład. Każdy z was zrobiłby to, co ja. Mi? Kereszeker? Osmo jako kereszlepek to wypierem. Ten neglerze ta papier. Ten emegos. No tu dom, no tu dom. Ten monianku sam hokim, ten tam proporto. Jak będę kmerat i ten emer tadek me. No dobra, ale zrobiłaś to? A! Jestem niewinna! Moja siostra Weronika i ja występowałyśmy jako akrobatki, a mój mąż Charlie jeździł z nami na turnę. Ostatni punkt naszego programu był numer złożony z 20 powtórzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Salta, obroty, gwiazda, wszystko jedno po drugim. I z pewnego wieczoru siedzimy w miejscowości Sesero, popijając pokoju hotelowym i dobrze się bawiąc. Lód, więc wyszłam, żeby go przynieść. Wracam, otwieram drzwi do sypialni, a tam Weronika i Charlie wykonują numer 17. Gwiazdę! Doznałam całkowitego szoku, nic nie pamiętam. Dopiero później, kiedy zmywałam krew z moich dłoni, doszło do mnie, że nie żyją. Nareszcie wpadli! I to jest klawę! Zasnęli wiecznie grzecznym snem. Zerwaliśmy ze sobą na skutek różnicy poglądów na sztukę. On widział siebie jako człowieka żyjącego, a ja widziałam w nim nieboszczyka!